A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Te słynne słowa z Ewangelii Świętego Jana, które wyrażają sedno miłości Boga, który stał się człowiekiem, warto by sprowokowały nas do pytania w te święta, co to za chwałę oglądaliśmy w tym dzieciątku z Betlejem. Co za chwałę Bóg przyjął, kiedy stał się jednym z nas. Przyjął ludzkie ograniczenia, słabości, cierpiał zimno, ból. Tak wiele ludzkich emocji było Jego udziałem. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę Boga ukrytego w człowieku. Można powiedzieć też jeszcze więcej. W tym dziecięciu z Betlejem oglądamy nie tylko chwałę Boga, ale też chwałę człowieka. Bo chwałą Boga jest żyjący człowiek, powie święty Ireneusz. A życie człowieka jest oglądaniem Boga. Te słowa w sposób szczególny, w dzień Bożego Narodzenia, niech docierają do naszych serc, niech przypominają o tym, jak cenni jesteśmy dla Tego, który tak nas umiłował, że stał się jednym z nas, mało tego, wszedł w nasze życie, takie jakie mamy, przyjmując nasze ograniczenia, nasze słabości. Uczy nas tej niełatwej dla nas sztuki bycia słabymi, przyjmowania miłości odwiecznej, ogromnej. Pokazuje, że warto stać się jednym z nas. Warto wejść w nasze życie. Jest coś cennego w nas. Niech to Słowo, które staje się ciałem, narodzi się na nowo w naszych sercach. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.